Miasto Aniołów. Anioł Godradren 4, odkrycie kosmicznego kryształu i odrodzenie cywilizacji. Rodzina Angel Godra w składzie Zosia, Martyna i Henryk dokonała niezwykłego odkrycia w kraterze meteoru na Księżycu. W samym sercu krateru znaleźli rzadki i nieznany wcześniej minerał, który natychmiast zwrócił ich uwagę swoim intensywnym, niemal hipnotycznym blaskiem. Minerał, nazwany później kosmicznym kryształem Eternium, okazał się kluczem do dalszego rozwoju ich technologii i potęgi. Po dokładnej analizie przeprowadzonej przez najlepszych naukowców cyberolkusza, odkryto, że Eternium posiada unikalne właściwości, które mogą być niezwykle korzystne w walce i ochronie. Kryształ ten absorbuje energię kinetyczną z uderzeń i zamienia ją na potężne wyładowania elektromagnetyczne. W miarę jak kryształ pochłania więcej energii, zaczyna się intensywnie podświetlać, sygnalizując zbliżenie do masy krytycznej. Po przekroczeniu tej granicy, kryształ wyzwala potężną falę elektromagnetyczną, która może neutralizować przeciwników na dużym obszarze. Po triumfalnym powrocie z Jupitera i odkryciu Eternium, rodzina Angel Godra zyskała jeszcze większy szacunek i zaufanie wśród mieszkańców Cyberolkusza. Ich mała organizacja, która kiedyś działała w ukryciu, rozrosła się do rozmiarów Imperium. Społeczność zaczęła wierzyć w wartości, które promowali, a kult godreizmu powrócił na kanony wyznawania, stając się fundamentem nowej cywilizacji. Powstanie nowego imperium. Henryk, mianowany imperatorem, stał się symbolem sprawiedliwości i ochrony. Jego samotna, ale pełna determinacji postawa wzbudzała podziw i szacunek wśród ludzi. Miasto i cała planeta wiedziały, że biało-czerwony anioł Godra stróż czuwa nad nimi, gotów stawić czoła każdemu zagrożeniu. Organizacja Angel Godra rozrosła się do 12 oddziałów, każdy składający się z 12 apostołów, doskonale wytrenowanych i uzbrojonych w zbroje Helbat husarskie, wzmocnione Eternium. Każdy oddział miał swoje specyficzne zadania, ale wszyscy spotykali się regularnie na konwentach bitewnych, gdzie panowała rodzinna atmosfera. Dziewczyny Zosia i Martyna zdecydowały się na założenie własnych rodzin i zajęcie się domem, ale ich wkład w rozwój organizacji był nieoceniony. Przywództwo Henryka. Henryk, choć często motny w swoich rozmyślaniach, cieszył się szacunkiem i miłością swoich współbraci i sióstr. Jego misja nie była już tylko walką o przetrwanie, ale także o odbudowę cywilizacji i utrzymanie wartości, które przez wieki kształtowały ich społeczeństwo. Wiedział, że ma do wypełnienia wielkie zadanie, nie tylko jako wojownik, ale także jako przewodnik i nauczyciel. Ostatnie lata były pełne wyzwań, ale również sukcesów. Cyberolkusz powrócił do swojej dawnej świetności, stając się symbolem nadziei i odrodzenia. Mieszkańcy znów mogli żyć w spokoju i bezpieczeństwie, wiedząc, że nad nimi czuwa anioł Godra Stróż, symbol nie tylko siły, ale i sprawiedliwości. Nowe odkrycia i badania. Naukowcy z Cyberolkusza kontynuowali badania nad właściwościami Eternium, odkrywając kolejne jego tajemnice. Minerał ten okazał się nie tylko potężnym źródłem energii, ale również kluczem do dalszych odkryć w dziedzinie teorii strun i podróży międzywymiarowych. Dzięki współpracy z Godra Ambient, który dostarczał niezbędnych wibracji do otwierania portali, Angel Godra mogła eksplorować nowe światy i pozyskiwać cenne zasoby. Jedność i misja. Rodzina Angel Godra, choć rozproszona po różnych zakątkach wszechświata, była zjednoczona w swojej misji. Ich odwaga, determinacja i miłość do bliźnich były siłą napędową.